System informacji kulturalnej to kolejny obok Bytomskiej Nocy Świętojańskiej, rewitalizacji Bytomskiego Centrum Kultury, biblioteki na Placu Sobieskiego, projekt, na który pozyskaliśmy środki unijne. Krawiecka Art Passage, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej czy BC Kobus to tylko niektóre z wielu wydarzeń kulturalnych w Bytomiu. Dzięki pozyskanym środkom europejskim powstaną w dzielnicach infokioski i city lighty, z których każdy bytomianin będzie mógł dowiedzieć się o tym, co aktualnie dzieje się w Operze Śląskiej, Śląskim Teatrze Tańca, BC Kinie i wielu innych galeriach czy klubach, a już niedługo również o tym, co będzie wyświetlane w Cinema City na Placu Kościuszki. Zmieniamy Bytom.